Stowarzyszenie Znak Zrozumienie, Nauka, Akceptacja, Kontakt powstało z myślą o osobach niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Grudziądz. Jak mówi Ewa Cieślakowska, stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, których obecność i pomoc w działalności stowarzyszenia jest mile widziana. Celem stowarzyszenia jest ogólnie pomoc osobom niepełnosprawnym w różnych perypetiach ich życiowych. Założycielami tego stowarzyszenia jest grupa osób, która po prostu miała jakby styczność z osobami niesłyszącymi przede wszystkim. Zobaczyli, jakie oni mają problemy, z czym to się jest, z czym to się wiąże, tak? I te osoby trafiły do policjalnej szkoły FAMA w Grudziądzu i zaczęły uczyć się języka migowego. I po kursach, jak te kursy już się skończyły, po prostu wpadliśmy na taki pomysł, aby utworzyć to stowarzyszenie i tym ludziom pomagać. Jakie osoby do Państwa stowarzyszenia należą? Do naszego stowarzyszenia należą osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami. Jest większa grupa osób niesłyszących, chociażby z tego względu, iż ja osobiście posługuję się językiem migowym i dlatego te osoby u nas są. Także mamy osoby zdrowe, które pomagają naszym niepełnosprawnym i też mogą być członkami. Nie mamy nic przeciwko. Celem stowarzyszenia jest poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji członków. Poprawa losu, przełamywanie barier językowych poprzez naukę języka migowego i innych języków. Przede wszystkim organizujemy różne porady dla osób niepełnosprawnych. Mamy spotkania z psychologiem. Odbywają się też dla tych ludzi tutaj warsztaty jakby takiej terapii zajęciowej. Robią różne ozdóbki, aby po prostu tych ludzi czymś zająć, tak? Dodatkowo po prostu piszemy też, pomagamy im napisać różne pisma. Czyli w takich codziennych kontaktach, gdzie zapewne jakieś bariery istnieją, szczególnie w przypadku na przykład osób tutaj głuchoniemych. To jest przede wszystkim, na tym polega nasza pomoc, tak? Jak mówią sami członkowie, warsztaty są dla nich bardzo ważne. Pozwalają przezwyciężać problemy dnia codziennego, pomagają też w integracji. Pani Marianna bardzo chwali sobie szczególnie zajęcia, które są organizowane przez stowarzyszenie. Przychodzi Pani tutaj do stowarzyszenia. Czym Państwo się tutaj zajmują? Jak Pani spędza tutaj czas? Jestem zadowolona, że tutaj przychodzę, spędzam fajnie czas. Przedtem należałam do innego stowarzyszenia, ale nie podobało mi się tam. I po prostu zmieniłam to stowarzyszenie. Koleżanka mnie tutaj przyprowadziła, jestem bardzo zadowolona. No jest tutaj super, nie nudzimy się, wypijemy sobie kawkę, nie ma żadnej złości, nie ma kłótni. Organizują dla nas wycieczki, jestem zadowolona. Wszyscy słyszący tak jakby tutaj mają dobre serce dla nas głuchoniemych. Uczestniczę w warsztatach, robię różne serwetki, także jest tutaj dobrze i na pewno nie jest mi tutaj źle. Osoby niepełnosprawne w codziennym życiu spotykają się z różnymi barierami. Wiele osób nie rozumie, że takie osoby wymagają często więcej cierpliwości w kontaktach, co związane jest z barierami, jak na przykład w przypadku osób głuchoniemych, językiem i komunikacją. W takim codziennym życiu, w codziennym kontakcie, czy trudno jest funkcjonować, czy te bariery, takie problemy codzienne są bardzo męczące takie i trudne do przejścia? Jest ciężko. Ludzie po prostu nie akceptują tego, że jestem głuchoniema. Jest mi przykro. A tutaj dobrze się czuję i nie odczuwam tego, że jestem niepełnosprawna. Czy to jest na takiej zasadzie, jeżeli chodzi o takie codzienne życie, to po prostu na kartkach piszą, tak? Nie ma wiele osób w Grudziądzu, które znają ten język migowy. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ulicy Toruńskiej 29.
i zaprasza wszystkich chętnych do pomocy. Kto może do Państwa przyjść i kiedy można ewentualnie przyjść tutaj do Państwa, kiedy Państwo urzędują, kiedy są te dni, kiedy można tą pomoc uzyskać? Pomoc w naszym stowarzyszeniu można uzyskać 2 razy w tygodniu. Nie mamy stałych tak jakby terminów otwarcia biura stowarzyszenia z tego względu, iż na każdym spotkaniu jest ono ustalane osobno tak jakby, tak? Przyjść mogą wszyscy, którzy potrzebują pomocy i nie ma znaczenia, czy jest to osoba niepełnosprawna, czy osoba pełnosprawna.